Rosja zgodziła się nie ostrzeliwać otwartych dziś 6 korytarzy ewakuacyjnych. Ponownie pojawiają się jednak doniesienia, że w niektórych miejscach, gdzie działania wojenne miały zostać wstrzymane, toczą się walki. Korytarze humanitarne mają być otwarte od godziny 9 do 21. Trasy ewakuacji i termin zatwierdził też Czerwony Krzyż, poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Vereszczuk. Miasto Energodar, Zaporizhia. Mieszkańcy Energodaru i Mariupola będą mogli udać się do Zaporoża, mieszkańcy Sum do Połtawy, Wołnowachy do Pokrowska, Iziuma do Łozowej, zaś mieszkańcy Wożela, Buczy, Borodzianki, Irpienia i Hostomla w obwodzie kijowskim do Kijowa. Rosjanie już kilkukrotnie wykorzystywali korytarze humanitarne, aby przedostać się do konkretnych miast. Najpierw agresor zgadzał się na otwarcie przejść dla cywilów, po czym wojsko strzelało do niewinnych, uciekających ludzi. Rosjanie nie pozwalają Ukraińcom uciekać z miast. To powoduje, że zmarli są chowani na podwórkach, a w związku z brakiem dostaw prądu i gazu są zmuszeni gotować jedzenie na ogniskach. Działania okupanta sprawiają, że do wielu miejsc nie dociera pomoc humanitarna. Wczoraj w Mariupolu zmarła 13-letnia dziewczynka w wyniku odwodnienia.